Nie da rady tego naprawić już. Witajcie! Zaczynamy siew jęczmienia. Bo nie ma na co czekać. Kurde, pogoda jest ładna. Trzeba działać. No jeszcze tym starym siewnikiem, słuchajcie, no ale może już ostatni raz. Chociaż się przyzwyczaiłem, wiecie jak to jest. Coś ciężko chodzi. No bo wiecie, dopóki się go na złom nie wyśle, to zawsze będzie korciło, żeby nim siać. A tak jakby się go wysłało na złom, to by nie było opcji, trzeba by było załatwić coś innego. No ale to jest życie. Tak się zastanawiam, bo najbardziej to w tym wszystkim to przeszkadza te deko. Kurde, samo to, że to tak spada samoczynnie, to jest denerwujące. Może by to uciąć? Wtedy by też było widać z pozycji ciągnika, ile tego idzie, by można było precyzyjniej to ustawiać wszystko. Bo to się sprawdzało, jak był konny ciągnik. To się z tej strony szło za siewnikiem i było widać wszystko, a tak to z ciągnika nie widać wszystkiego. Ucinam to. Teraz przynajmniej będzie widać z ciągnika co i jak. Jak idzie. Ach, mam cię. Patrzcie. Bo tak to by mógł tam tryb się zablokować. No dobra, żukiem już wyjechałem. Ale jeden worek pasowałoby od razu wsypać na podwórku do siewnika. Opa! O, tak bez przesady, żeby się po drodze nie wysypywało. No to co, jedziemy. Rowerem, Jarek? A jak? Rowerem. Żukiem najpierw pojedziemy, a rowerem wrócę po 60. Ale pod tę górę jeszcze żukiem nie jechałem, to nie wiem jak to będzie. Może się zakopiemy. Kurde. O, już mieli kołami. Drifty. Kurde. Wyjdzie, nie wyjdzie. Trzeba się rozpędzić jednak na dwójce pod tą górę. Na jedynce będzie za wolno. Ale maszyna. I zobaczcie, jak pole ładnie przygotowałem. Wziąłem pod uwagę, co pisaliście. Czyli odpowiednio wyregulowałem wałek w agregacie, żeby dobrze mielił ziemię z tyłu. I na trójce ostro gazowałem, a zresztą zobaczcie, jak to było. Także widzicie, kurde, 2 hektary prawie, ale trochę jeżdżenia było. No, dobrze, że z górki będzie, to nie trzeba kręcić. O, to. Nawozy też dzisiaj siałem. W sumie zanim dojadę do domu, to też zobaczcie, jak to wyglądało. A z racji tego, że są w big bagu, muszę sypać je wiaderkiem.
dojechalimy. Gaszę go na sekundę. Jeszcze trzeba kołem zakręcić, zobaczyć, czy się z wszystkich sypie. Ogólnie trzeba kołem zakręcić, żeby zboże doszło, bo tak to by było 3 metry czy 2 mijanki. Mijaka. O, a co my tu mamy? Patrzcie. W brzuchu mam oczywiście wszystkie narzędzia typu młotek, kombinerki, bez których się nie obędzie akcja siew. No jeszcze pszenica z tamtego roku, pszenica country. Jarek, a to jak nazwiesz ten jęczmień? Nie wiem, to zależy od piosenki, jakby zrobić jakiegoś bluesa na przykład, to by był jęczmień blues albo jęczmień boogie. A to co tutaj jest? A to tak ma być, tu jest dobrze wszystko. Dobra, zakręcimy kołem, ja zakręcę, a wy popatrzcie, czy z wszystkiego leci, jak możecie oczywiście, jak chcecie pomóc. Jeszcze nie nastąpiło zwolnienie blokady. Oj, pięknie. Sprawny siewnik. To Jarek, po co go uszkadzałeś? Nie, no to nie było potrzebne, tylko teraz jak nie ma tej pokrywy, to trzeba za dużo nie sypać, żeby się nie wysypywało. A ogólnie jak jest? Fajnie? No to dobrze. Teraz jest jeszcze kwestia, ile powinno pójść zboża tam i z powrotem. Otóż powinno go pójść tyle, że tu tak ma zostać, nie wiem, 1/4 tego. I będzie wtedy dobrze. Wtedy będzie wysiew około 180-200 kg na hektar, jeżeli się nie mylę. A wiem to stąd, bo 20 lat sieję na tym polu. Dlatego mam orientację, że tam i z powrotem idzie, załóżmy, 2/3 worka na pszenicę. A na jęczmień mogłoby pójść trochę mniej nawet. Ale to ciężko jest tak utrafić, chociaż teraz będzie mi łatwiej, bo widzę zboże. Widzę na bieżąco, ile ubywa. Podgląd na żywo. Ale dobra, starczy tych żartów, jedziemy. O kurde. Troszkę za mało idzie, trzeba zwiększyć dawkę. Odrobinkę, bo to na razie początek, to jeszcze nic nie można wywnioskować, co tak naprawdę się dzieje. No na razie trzeba jeździć, obserwować. Mniej więcej jakby tak szło, to by dobrze było. Tak jak teraz. Ale trzeba dosypać. Czy tu też się coś nie zapchało, ale... Jest dobrze. Opuszczamy. Wiecie, przy takim sprzęcie to się na szybko nic nie zrobi. Trzeba czasu.
lejki się nie zapychają. Coś to aż za dobrze jest. Wszystko dobrze, tylko przez to, że teraz nie ma tutaj tej pokrywy, to z tego koła troszkę brył się tu sypie. Muszę chyba wolniej jeździć. Jakby się nie starać, to zawsze coś tam gdzieś musi się od czasu do czasu przytkać. Ważne, żeby nie za często tak się działo. No taki urok tych starych siewników. Ale lepiej takim siać niż lejkiem chyba. Mamy poważną awarię i chyba nic z tego nie będzie już, z tego siewnika, bo tu się tryb obdarł na kole. Albo Jarek, powinieneś kupić nowy siewnik. No tak, powinienem, ale nie kupiłem. Zmieniłem ten jeden tryb, może teraz będzie mniejszy luz, będzie się zazębiać z tym trybem na kole. No niestety taki urok roboty na starym sprzęcie. Już nie tak dużo zostało. Może by dało radę. Żeby aby mijaków nie było. Niestety nic z tego! Zepsuło się na amen! Nie da rady tego naprawić już. Ale to było do przewidzenia, że ten siewnik już długo nie wytrzyma. Co teraz zrobię? Kurde! Opcja ratunkowa tylko mi została. Niestety, zasieję rozsiewaczem do nawozu. Już tak kiedyś siałem i dało radę. Dużo nie zostało, 1/4 pola praktycznie. Kiedyś tak zasiałem właśnie to pole, to było nie do odróżnienia. No tak się robić nie powinno, ale... No jest to opcja ratunkowa, ale tak na szybko się siewnika nie pożyczy. No nie mogę się pomylić teraz, muszę to wszystko ładnie wymierzyć i jeszcze dołożyć dwa siewniki tak jakby, bo nie wiadomo, czy ten tryb się nie zepsuł troszeczkę wcześniej, czy już nie przepuszczał. Dotąd mam i jeszcze dwa worki na żuku. Lepiej będzie pojeździć gęściej, wolniej, a dwa razy niż raz i żeby zabrakło. Będzie dobrze. Muszę zahaczyć o to, co już było siane i jeszcze raz przejechać po tym świeżym, żeby było miejsce w miejsce. I będzie dobrze. Zobaczymy, jaka będzie różnica między tym sianym siewnikiem, a tym z rozsiewacza. No to wracamy, ja jeszcze i tak muszę po żuka przylecieć. I znowu na rowerze się spotykamy. Jarek,
Nie ściemniaj, tylko kupuj siewnik. No kupi się kiedyś, kurde. Teraz tu już nie ma wyjścia, trzeba kupić. Żadne sioki, żadne głupoty, tylko siewnik. Miałem się teraz z wami pożegnać, ale jeszcze żuka odpalimy. W razie czego to pomożecie, jakby nie chciał zapalić. Ja i tak tu muszę jeszcze przyjechać zabronować, więc do ciemnej nocy będę tutaj siedział. Alicja jednak potrzebna do wszystkiego. Chwila prawdy. Tylko żeby się ten siewnik udało kupić tak udany jak ten żuk, to by było wspaniale. Albo 60. Jarek, a narzekałeś na 60? Nie narzekałem. Dobra jest. Robotę robi. O, to. Zabójcza prędkość. Okej, to trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!